zacząć gadać, możesz nie dobra. Zacząć, jak chcesz. Dobra, okej. Okay. Halo, halo? Halo, dzień dobry, dobry wieczór. O, widzimy, jak pięknie się nam pokój wypełnia. Witamy wszystkich, dobry wieczór. U niektórych może dzień, u niektórych wieczór. U nas, Ania, co u nas, noc? No, u nas już taki późny wieczór. Witajcie wszyscy. Ja nazywam się Joanna Panasewicz i jest dzisiaj razem ze mną Anna Świć. Mamy zaszczyt poprowadzić dla Was dzisiaj webinar poświęcony dwóm niebieskim kolegom, którzy nazywają się Dash i Dot. Opowiemy Wam dzisiaj o tym, jak wykorzystać te dwa małe roboty podczas zajęć, nie tylko zajęć komputerowych, ale również podczas zajęć dydaktycznych, zarówno w przedszkolu, jak i w szkole. Jesteście gotowi? Problem z głosem. Ok, powiedzcie, co się dzieje. Czy słyszycie nas dobrze? Słyszycie, dobrze, świetnie. Obiecujemy mówić tylko pojedynczo, nie będziemy się przekrzykiwać, więc mam nadzieję, że będzie nas wtedy dobrze słychać, super, widać też. No dobra, to co, Ania, trochę trzeszczy. No wiecie co, no to może być coś na łączach. Na pewno potrzebne jest Wam w miarę dobre łącze internetowe i wtedy na pewno te problemy będą albo rzadziej występowały, albo wcale, bo na przykład bez polotu Magda pisze, że w Gdyni czyściutko. No świetnie, to bardzo się cieszymy. Pozdrawiamy. Okej, dobra, zaczynamy. Moi drodzy, kim oni są? Kto jest Dash i Dot? Dash i Dot to nieodłączna para dwóch niebieskich robotów. To przyjaciele w zasadzie, którzy bez siebie nie potrafią funkcjonować chyba, chociaż niektórzy próbują ich rozdzielić. To roboty, które myślę, że przyprawiają największe uśmiechy dzieciaków w całej Polsce, gdzie tylko się pojawią. Chwytają za serce, podbijają serca nie tylko dzieci, ale również dorosłych, ponieważ wystarczy je włączyć i usłyszeć ich słodki głos i od razu człowiekowi miękko się robi na sercu. Ten większy pan nazywa się Dash. Dash ma tę funkcję taką ruchową i potrafi jeździć, ale oprócz jeżdżenia robi mnóstwo, wiele innych rzeczy. Dot natomiast to jego mniejszy kolega, który niestety nie porusza się, ale moc ma tę tak samo wielką i potrafi wykonywać różnorodne czynności. To, co tutaj widzicie, to taki zestaw, można powiedzieć, na bogato. Zestaw, który można kupić razem z robotami, bądź nie. Można kupić samego robota, ale można też właśnie dołączyć jakieś takie akcesoria, które podwajają możliwości tych robotów. Na przykład taki spychacz, tak? Pokażemy dzisiaj, jak go wykorzystałyśmy na lekcji, jak można go użyć do sprzątania. Słuchajcie, na przykład chcielibyście, żeby ktoś Wam posprzątał w domu, to Dash pięknie to zrobi. Żartuję oczywiście. Są różnego rodzaju nasadki, nakładki. Tutaj akurat macie taką, gdzie można zamontować telefon i można wykonać na przykład zapis ścieżki, którą podąża Dash, bądź na przykład ustawić to Dotowi i wtedy on robi zdjęcia, bądź nagrywa to, co się dzieje na planszy, na macie, na dywanie. To, co robią dzieciaki, to, co robi Dash. Myślę, że nagranie z tej pozycji jest też bardzo ciekawym doświadczeniem. Mamy do dyspozycji dzwonki, na których Dash potrafi grać. Tak, tak, słuchajcie. I my możemy go też nauczyć. On zna kilka melodii, ale możemy też go nauczyć. Dzisiaj Wam o tym opowiemy. Mamy też coś w rodzaju takiego haka holowniczego. Tutaj jest pałeczka, którą
dasz gra na tych dzwonkach, ale tutaj macie takie części, które są bardzo fajne i dają też wiele możliwości. Pozwalają na przykład dobudować coś z klocków Lego. I zobaczcie, na przykład moi uczniowie wymyślili taką przyczepkę, w której jeździł sobie Dot, bo jak wiadomo, on nie sam porusza się, więc Dasz był tak uprzejmy i go w tej przyczepce przewoził. No powiedzcie, czyż one nie są słodkie? No dzisiaj zobaczycie, jak wiele aktywności można wykonywać razem z robotami. Dzieciaki naprawdę chętnie z nimi pracują i myślę, że nie będziemy musiały tego udowadniać, bo to, co zobaczycie, to cała masa pomysłów, a zacznie od pomysłów Ania. Tak, Asia powiedziała, że Dasz i Dot to są wyjątkowo słodkie roboty i nie sposób nie przyznać jej racji. Zanim zaczniemy stosować roboty na zajęciach, wykorzystywać w celach takich stricte edukacyjnych, warto dać czas dzieciakom na takie spokojne oswojenie się z nimi, nacieszenie, nabawienie, jeszcze bez łączenia z aplikacjami. Taki wyjęty prosto z pudełka robot, jeśli jest naładowany, będzie świecił, będzie wydawał odgłosy, będzie się poruszał, więc samo to już jest dla dzieciaków ogromną frajdą. Można bez obawy podejść do tego, co dzieci zrobią z robotami. Roboty są tak skonstruowane, że nie ma ryzyka, że coś się popsuje. My pracowaliśmy z nimi od lutego, i nie było żadnych najmniejszych problemów technicznych, nic się z nimi nie działo. Dzieci owszem starały się nimi dobrze opiekować i delikatnie z nimi postępować, natomiast zdarzało się i że gdzieś stuknął, i że gdzieś upadł i nic złego się nie stało, więc spokojnie można powierzyć w ich ręce. Te pierwsze dni warto też sobie przeznaczyć na wprowadzenie jakichś takich wspólnych reguł, ustaleń, co wolno, co nie wolno, jak będziemy z tymi robotami postępować, bo dość istotne jest to, ile będziecie takich robotów posiadać. Ja na całą moją grupę miałam jednego Dasza i jednego Dota, więc generalnie stawialiśmy mocno na pracę zespołową i już na tym etapie typowo przygotowawczym, kiedy dopiero poznawały roboty, już staraliśmy się pilnować tego, żeby pracowali właśnie w zespołach, bawili się wspólnie, żeby później te zajęcia również przebiegały sprawnie. Tutaj cały czas jeszcze się bawimy, dzieci budują im domki. Tu już połączyliśmy się z apką Go, ale na razie też tylko w celach takich po prostu zapoznawczych, patrzymy, jakie są jej możliwości. Na razie jeszcze nie wprowadzamy Dasza i Dota do zajęć i myślę, że tak około tygodnia, kiedy dzieciaki mają czas na taką właśnie swobodną zabawę, coś im zbudują, ponazywają sobie te roboty, to jest ten okres, który pozwoli im później fajnie wejść w zajęcia. No bo wiadomo, jak przyjeżdżają te roboty, no to jest jedno wielkie wow, bo one są miłe, one są słodkie, mówią przyjemne rzeczy, świecą, więc nie wyobrażam sobie, że ktoś może inaczej na nie zareagować, jak wielką radością i frajdą. Dobra, ja Wam opowiem, jak działają te roboty. Muszę włączyć tutaj mój czat, bo mi zasłania całą stronę. Słuchajcie, w ogóle zapomniałam przedstawić, wybaczcie, mam dzisiaj takiego, on będzie dla Was dzisiaj grał, więc przygotujcie się, bo będzie konkurs, jaka to melodia. Tutaj jest Dasz, mam jeszcze ze sobą oczywiście Dota, tak, może się przywitasz. Zobaczcie. Wow, where am I? On od razu pyta, tak?
i bardzo lubi, kiedy ja go przytulam i to jest najsłodszy głos, po prostu słuchajcie, rano jak źle z lewą nogą wstajecie, to trzeba włączyć sobie Dota, jak on wam tak powie po prostu, że kocha, kiedy go tak trzymamy i przytulamy, to od razu dzień staje się lepszy. Słuchajcie, jak działają roboty? Robotami można sterować za pomocą aplikacji. Są to aplikacje tabletowe, zarówno na system Android, jak i iOS. I co najważniejsze, są darmowe, tak więc nie trzeba już za nie dodatkowo płacić. Jest ich 5. Dlaczego tak dużo? W sumie nie wiem, ale każda z tych aplikacji ma jakąś inną funkcję. Myślę, że każda też ma swoją taką specyfikę i jest na tyle fajna, że ciężko byłoby tę fajność chyba w jedno połączyć i myślę, że tutaj to zostało jakoś tak dosyć fajnie przemyślane. Pokażemy wam za chwilę te aplikacje po kolei, jedna po drugiej i będziemy wam pokazywać, jak można je wykorzystać, w jakich konkretnie działaniach, w jakich zabawach edukacyjnych one zostały wykorzystane. Zaczniemy od takich najłatwiejszych i będziemy przechodzić do coraz trudniejszych i myślę, że te zadania, które będziemy pokazywać, również będą coraz trudniejsze. Chciałabyśmy też pokazać, że te aplikacje można wykorzystać razem z dzieciakami zarówno w przedszkolu, czyli już od najmłodszych lat. Ania pracuje z trzylatkami, ja pracuję w klasach 1-3, ale też spokojnie można wykorzystać roboty w klasach 4-6. Ja myślę, że i gimnazjaliści chętnie by się takimi robotami pobawili. Powiem wam w tajemnicy, że ja przez pierwsze 2 tygodnie też nie odstępowałam. I tak jak widzicie, mamy tych 5 tych aplikacji: GoPath, Blockly, Wonder i Xylo, można mówić Xylo, i każda służy do czegoś innego. Zaczniemy od pierwszej. Pierwsza z nich, taka w zasadzie właśnie chyba pierwsza aplikacja, z którą dzieciaki mają kontakt, z którą się oswajają i która sprawia, że wprawiamy buch Dasza bądź zawiadamiamy jakimiś działaniami Dota, to jest właśnie ta aplikacja Go. Jest bardzo prosta, mamy tutaj taki kontroler ruchu, przód, do przodu, do tyłu, prawo, lewo, możemy zwiększyć tempo, możemy również jakby dyktować dźwięki, które ma wydawać robot, ale możemy, i tu są gotowe dźwięki, tak, mamy trąbkę, klakson, prawda, mamy straż pożarną czy policję, są to odgłosy zwierząt i tak dalej, ale możemy też nagrać swój własny dźwięk, swój własny głos i to jest bardzo fajne, bo tutaj jakby tutaj tych możliwości wykorzystania aplikacji jest bardzo wiele, bo chociażby na przykład, nie wiem, Dasz przyjeżdża, przywozi zagadkę, prawda, jak w drużynie, a ona odczytuje, nagrywa odpowiedź i odsyła Dasza do drużyny przeciwnej. Tak więc no tutaj tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Ania wam pokaże, jak oswajała dzieciaki w przedszkolu właśnie z tą aplikacją Go i co wyczyniali. Tak, aplikacja Go to jest idealna aplikacja dla dzieci najmłodszych. O ile później z 5-latkami zobaczyć, pracowaliśmy w różnych aplikacjach, to dla 3-latka Go będzie aplikacją idealną, z tą aplikacją sobie poradzi i z taką aplikacją też możemy sobie zorganizować jakieś zajęcia dydaktyczne. Od razu jeszcze wspomnę, że często na zdjęciach będzie pojawiała się mata. My mamy matę, więc z niej korzystamy, natomiast wiele z tych zajęć można również sobie przygotować bez, nie wykorzystując matę, tylko troszkę w inny sposób. Tutaj pracowaliśmy na kolorach. To było jedno z pierwszych spotkań maluchów z Daszem. Zadanie dla dzieciaków było tego typu, że przejeżdżały z określonego koloru na określony, mijając po drodze inne. Tutaj akurat widzimy na zdjęciu z pomarańczowego na różowy, szary i do czerwonego. Możemy to sobie rozwiązać w sposób, że na wykładzinie ułożymy chociażby zabawki czy klocki w różnych kolorach i na tej samej zasadzie Dasz będzie sobie podróżował pomiędzy wskazanymi kolorami. W ten sposób właśnie utrwalaliśmy sobie z maluszkami barwy,
a przy okazji też uczyły się sterować tym robotem, bo na samym początku takiemu trzylatkowi łatwo nie jest, natomiast troszkę ćwiczeń, troszkę praktyki i idzie już całkiem wtedy sprawnie. Tutaj będą przykłady dwóch zajęć, które robiłam z dziećmi w tamtym roku. W tamtym roku miałam pięciolatki, więc można było sobie tutaj troszkę bardziej poszaleć. Po lewej stronie układaliśmy wieżę i zadaniem Dasza było przejechanie od najniższej do najwyższej. Więc dzieci miały za zadanie tak sterować robotem, żeby zacząć od tej najniższej, podchodziły, porównywały sobie wysokości, więc właściwie tutaj pracowaliśmy nad tymi pojęciami najniższy, najwyższy, nad oszacowaniem wysokości, a Dasz po prostu nam pomagał, bo za każdym razem, kiedy bierzemy Dasza to mamy zapewnioną uwagę dzieci. Tutaj wiadomo, że jest to dla nich atrakcyjne i to sprawia też, że wtedy zdecydowanie szybciej, fajniej przyswajają różne treści, bo są na tym skupione, dla nich to jest fajna zabawa. Tutaj po prawej stronie działamy sobie na ruchu drogowym, poznajemy znaki drogowe, Dasz stara się jeździć zgodnie z kodeksem, tak? Jeśli światło czerwone, no to wypada stanąć, jeśli zielone, można jechać. Później podobne zadanie będziemy robić w Blokli, ale do tego dojdziemy. Tutaj jak widać, zabraliśmy naszego Dasza na dwór. Zdarzało nam się też robić zajęcia w terenie, też sprawdził się jak najbardziej. Dał radę, cały czas jest w stanie nienaruszonym. Zajęcia typowo matematyczne. Na czym polegały? Mamy rozrzucone po całej sali piłeczki i na tych piłeczkach napisane są działania matematyczne. U nas to było dodawanie, odejmowanie. Wiadomo, w zależności od możliwości rozwojowych dzieci, od wieku mogą to być różne działania i zakres wielkości liczb też może być różny. Do tego mieliśmy dwa pudełka i dzieci wybierały sobie piłeczkę, rozwiązywały zadanie, które było w niej napisane i sprawdzały, czy wynik jest mniejszy od 5, czy większy od 5. Następnie brały Dasza i przy jego pomocy i spychacza zamontowanego z przodu do odpowiedniego pudełka piłeczkę starały się umieścić. Bardzo chętnie wtedy wyliczały, ile to będzie. Nie było najmniejszego problemu z tym, że pani każe coś tam dodać, odjąć ochotników pomoc. Można dodawanie czy inne działania zamienić chociażby też na jakieś trudności ortograficzne, wpisać sobie wyraz z pustym miejscem, na przykład na ch, i też dzieci tutaj będą do odpowiednich pudełek wkładać, czy wyraz będzie z samym ch, czy z ch, więc możliwości jest sporo. Zobaczmy, co tu mamy dalej. A tutaj już wyszukiwały dzieci swoje imiona, które były przyklejone do kręgi. Trzeba było odczytać, który kręgiel jest z właściwym imieniem. Następnie za pomocą Dasza przewrócić, ale w taki sposób, żeby nie przewrócić żadnego innego kręgla. Nie było łatwe, ale zabawy też było sporo przy tym fajnej.
A teraz do starszych przechodzimy, dzieci. Tak, ja tutaj może odpowiem na kilka pytań. Czy roboty porozumiewają się wyłącznie po angielsku? Tak, ten soft, który mają wgrany, jest w języku angielskim, ale tak jak mówię, możemy im ponagrywać komendy, które będą wypowiadały w języku polskim. Aplikacje też są w języku angielskim, ale jak zobaczycie zrzuty tutaj ekranu, to przekonacie się, że on jest taki dosyć intuicyjny, tak? To jest taki bardzo prosty interfejs, który myślę, że nawet razem z dzieciakami można rozgryźć i łatwo jakby dowiedzieć się, o co chodzi, zaczynając od tych najłatwiejszych aplikacji, potem przechodząc do tych trudnych. Jest jedna taka chyba najtrudniejsza, o której powiemy, ale to potem. Ile kosztuje Dash? No, kochani, na stronie makewonder.pl, Wonder Polska, znajdziecie informacje, czy aplikacje działają na dowolnym sprzęcie. Tak, na dowolnym tablecie, czy to z Androidem, czy też z systemem iOS. Jeżeli chodzi o matę, to prosimy o kontaktowanie się z mistrzami kodowania, kontakt@mistrzowiekodowania.pl. To szybko odpowiedzi. Czy będzie coś dla klas 4-6? Tak, słuchajcie, wszystkie pomysły generalnie, które tutaj będą podawane, można zmodyfikować, można przerobić na klasy 4-6, bo tak jak już Ania tu powiedziała, na przykład zamiast piłeczek z liczbami, mogą to być jakieś piłeczki, prawda, z trudnościami ortograficznymi, bądź z jakimiś, nie wiem, częściami mowy, prawda, czy z jakimiś faktami, które dzieciaki będą musiały kojarzyć i w odpowiednie miejsca przesuwać. Tak więc na pewno te pomysły są dosyć uniwersalne i będziemy tutaj pokazywać, jak można to wykorzystać na innych lekcjach. Ja tutaj jeszcze też pokażę, że też wykorzystałam właśnie ten pomysł z ruchem drogowym i taka fajna funkcja, gdzie Dash lub Dot mogą świecić różnymi światłami i to jest też właśnie w tej aplikacji Go, gdzie na przykład Dash bądź Dot mogą być sygnalizatorem świetlnym i można to wykorzystać właśnie do tego, żeby jeden z nich mógł reagować na światła. Można też zawiadamiać tym okiem jego, tymi światłami. Też później pokażemy taki fajny pomysł, który się narodził w związku z tymi światłami. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o aplikację Go. Kolejną aplikacją to aplikacja Path, czyli taka w dosłownym tłumaczeniu ścieżka. Ścieżka, którą Dash będzie mógł się poruszać. Mamy do dyspozycji taką kratownicę, na której możemy wyrysować jakiś kształt, bądź nawet stworzyć napis i spróbować go uruchomić, zobaczyć, czy da się to odtworzyć. Są też takie fragmenty miasteczka zaaranżowane i polecenia, które musi Dash wykonać podczas drogi i wtedy może się poruszać. Tutaj są też uruchomione sensory, czujniki, na przykład kiedy dojedzie do jakiejś przeszkody, to pyta się, czy mają przepchnąć, czy ma po prostu gdzieś tam ją ominąć. Można tutaj na przykład poustawiać jakieś lekkie klocki, które on będzie musiał przepychać. Jak ja wykorzystałam tę aplikację? No więc przyczepiliśmy Dashowi pisak i umieściliśmy go na dużym arkuszu papieru i dzieciaki w tej aplikacji rysowały różne kształty, różne ścieżki, puszczały Dasha i sprawdzały, czy on faktycznie potrafi tak narysować. Dosyć fajna zabawa. Myślę, że tutaj akurat w tym przypadku dla młodszych, ale dosyć ciekawe doświadczenie. Natomiast Ania, jaki pomysł opowiedz? Jaki my mieliśmy pomysł na tą aplikację? A my staraliśmy się zapamiętać flagi państw sąsiadujących z naszym krajem. I dzieci miały za zadanie podróżować od flagi do flagi, od państwa do państwa. To zadanie właściwie testowaliśmy na trzech apkach, bo jeszcze na Go i na Blokli. Byliśmy podzieleni na zespoły, później dzieci wymieniały się uwagami co do aplikacji, na której najłatwiej im się pracowało, z którą najszybciej się przemieszczali między tymi państwami. Tutaj
z tą apką troszkę sobie musieli metodą prób i błędów popróbować, jak odnieść to, co widzą na ekranie, kierunki, które widzą właśnie na tablecie, z tymi rzeczywistymi kierunkami na podłodze. Natomiast wystarczyło kilka prób i bez problemu już później wiedziały, w którą stronę mają wyrysować trasę, jakiej długości, żeby pokonać odpowiedni odcinek. Więc poradziły sobie bardzo dobrze i trzeba też przyznać, że rzeczywiście bardzo szybko też rozpoznawały później flagi. Też nie było z tym problemu i zapamiętały sobie fajnie. Asia teraz opowie o kolejnej aplikacji, mojej ulubionej. Dokładnie. Ta aplikacja to już taki prawdziwy kombajn. Słuchajcie, możliwości jest mnóstwo. Powiedzcie mi, czy ta aplikacja Blockly się nazywa, czy Wam coś przypomina, czy kojarzycie ją może z jakimś innym programem? Dominika była pierwsza i napisała Scratch. Świetnie. Tak, właśnie. Mnóstwo osób już zaczyna pisać, że to jest właśnie Scratch. Code, tak, Code.org, też bardzo podobny system bloków wykorzystany. Dokładnie, aplikacja Blockly, do której link już Wam klejam. Słuchajcie, tam jest cała masa bloków do korzystania, począwszy od bloków zdarzeń, poprzez ruch, obroty głowy, prawda, rozglądanie się dasza, poprzez światła, którymi można zawiadamiać, czy to dota, czy dasza, różnego rodzaju animacje, które będą robotkonywały, na przykład coś będą mówiły, prawda, czy jakieś, przepraszam, tańce wykonywały. Poprzez różnego rodzaju kontrolery i nawet zmienne, słuchajcie, można wprowadzić. Można też zawiadamiać launcherem, czyli tą wyrzutnią, dzięki której dasz wyrzuca piłeczki i trafia do celu, o których Ania też będzie opowiadała. No i bloki, które służą do sterowania dźwiękiem, nagrywania tego dźwięku. No niestety aplikacja jest w języku angielskim, ale jeżeli, słuchajcie, ale jeżeli znacie Scratcha, to myślę, że tutaj nie będzie dużego problemu z tym, żeby, że tak powiem, lepiej móc tą aplikację poznać. Te bloki są naprawdę bardzo podobne. Zresztą no, metodą prób i błędów myślę, że z dzieciakami spokojnie rozgryziecie tę aplikację. Ponadto w aplikacji jest kilka takich tutoriali, takich samouczków, które prowadzą krok po kroku przez różne funkcje, od najprostszych, takich, gdzie na przykład mamy za zadanie wprawić dasza w ruch. Następnie, kiedy on dojeżdża do jakiejś przeszkody, to musi na przykład coś powiedzieć, musi się cofnąć, obrócić, czy też musi wykonać obrót, prawda, popatrzeć gdzieś w bok. Tak więc i generalnie to jest w tych samouczkach też tak, że to, co mamy przeciągnąć, to, co mamy wybrać, to jest zazwyczaj podświetlane, więc myślę, że tutaj nie będzie naprawdę dużego problemu z tym, żeby te aplikacje rozgryźć i spróbować. A jak już dacie je dzieciakom do rąk, to one zrobią naprawdę z tym cuda, wianki, bo no, wiem, co mówię, bo moi trzecioklasiści też próbowali i też fajne rzeczy im wychodziły. A co u przedszkolaków i Blockly? Ania, Ania, słyszysz nas? Halo, halo, Ania. U przedszkolaków słyszę. Dobra. Ja słyszę, a wy słyszycie? Jeśli chodzi o przedszkolaków, to pięciolatki pracowały z Blockly. Oczywiście trzylatki Blockly nie ruszają, to nie jest ten etap. Natomiast z pięciolatkami można, tylko pomału i my to robiliśmy sposobem. Ponieważ moje dzieci znają Scratcha Juniora i również kodujemy sobie offline'owo, więc strzałki,
dla nich są takimi symbolami dobrze znanymi. Zresztą szałki ogólnie dla większości są łatwe w odbiorze, więc za pomocą strzałek odnosiliśmy je do komend w aplikacji Blockly. Ponieważ wiadomo, dziecko 5-letnie nie przeczyta raczej takiej komendy, szczególnie, że nawet nie jest w języku polskim, więc tutaj trzeba sobie radzić dodatkowo. Więc mieliśmy wycięte takie kartoniki i przy nich układaliśmy strzałki. 2-3 razy popatrzyły, to im się już kojarzyło z odpowiednim kierunkiem i potem już wiedziały, co wybrać na tablecie. Ze względu na to, że właśnie my mieliśmy robota jednego, to też było dobre rozwiązanie, bo cały skrypt układaliśmy sobie wspólnie właśnie za pomocą takich karteczek. I wtedy każde dziecko widziało, co po kolei powinno być dołączone, żeby osiągnąć zamierzony efekt. I dopiero jak udało nam się taki skrypt za pomocą komend wyciętych ułożyć, to na tablecie każdy dokładał jakiś kolejną komendę. Oczywiście, jeśli ktoś ma więcej robotów, 4 zestawy, będzie łatwiej. Będzie na pewno łatwiej, wtedy każde dziecko ma szansę samodzielnie ułożyć sobie ten skrypt w aplikacji. Natomiast jeśli tak się zdarza, że mamy do dyspozycji tylko jeden zestaw, to też można sobie poradzić. I my radziliśmy sobie właśnie w ten sposób, że robiliśmy to wspólnie, a potem każdy gdzieś dokładał swoją cegiełkę. Jak był czas wolny, to jeszcze pojedynczo gdzieś tam czy po 2 osoby sobie to doćwiczaliśmy. U nas się to sprawdziło bardzo dobrze, szczególnie to odniesienie do takich symboli dzieciom znanych. I później bezproblemowo już wizualnie darzyły z kierunkiem, wiedziały, czy to jest do przodu, czy do tyłu, czy to jest skręt w prawo, w lewo. I na tej zasadzie właściwie wprowadziliśmy sobie Blockly pomalutku. Na początku tylko kierunki, tylko przód, tył i skręt w prawo, w lewo. I na bazie tych 4 komend pracowaliśmy na zajęciach. A potem, jak będzie widać na kolejnych slajdach, brnęliśmy tylko w takim pozytywnym znaczeniu możliwości dalej. Tutaj właśnie jedne z pierwszych zajęć z aplikacją Blockly. Dodatkowo też tutaj sobie to samo ćwiczenie zrobiliśmy z Go, bo mieliśmy zajęcia wspólne i dla 4-latków, i dla 5. Jakie było zadanie? Trzeba było przejechać od najmniejszej cyfry do największej. Akurat były dzieci na tym etapie, kiedy pracowaliśmy na przeliczaniu, na kolejności cyfr, więc przy okazji tutaj sobie wykorzystaliśmy Dasha. A jeśli chodzi o Blockly, no to tutaj mieli całkiem sporo do zrobienia. Do ustalenia, jaka odległość, w którą stronę skręcić. Wiadomo, to są małe dzieci, więc to nie było zrobione idealnie i precyzyjnie co do centymetra, natomiast jak najbardziej przejechały między właściwymi we właściwej kolejności. Tutaj jest link do naszego kanału YouTube i tam można sobie zobaczyć, jak ten dasz podróżował pomiędzy tymi cyferkami. Ja jeszcze na chwilę wrócę do tego slajdu. A tutaj widzę, w kart będą grały dzieci Asi. Tak. Zaraz będziemy grać. Wróciła. O, już. Jestem. Czy mnie słychać? Ania, słyszysz mnie? Tak, dobra, okej. Okay. Słuchajcie, ja się wyłączę, to będzie lepiej słychać. Dobra. Ja wrócę do tego slajdu Ani, ponieważ tutaj ten pomysł jest też bardzo uniwersalny, ponieważ zamiast tutaj tych cyferek
można ułożyć cokolwiek, tak? Czy to będą obrazki, czy to będą jakieś wyrazy z trudnościami, czy to będą jakieś daty, hasła, między którymi dasz będzie mógł się poruszać. Więc tutaj to zadanie jest naprawdę uniwersalne, można dostosować do wieku i poziomu. Natomiast jeżeli chodzi o matę, słuchajcie, nie martwcie się, jeżeli nie macie tej maty, bo taką kratownicę to można sobie wyrysować, tak jak ja zrobiłam z trzecioklasistami, na wielkim arkuszu papieru, a poza tym jestem przekonana, że w większości szkół na korytarzach, korytarze są wyłożone kafelkami, więc tak naprawdę macie matę. Wystarczy wyjść na korytarz z daszem i dotem i można się tak samo bawić, można na tych kafelkach porozmieszczać różnego rodzaju elementy. Opowiem Wam teraz o grze, którą wymyśliłam z moimi uczniami, trzecioklasistami. Narysowaliśmy na dużym arkuszu papieru kratownicę, po której poruszał się dasz. Do tej gry potrzebne są dwa dasze. My akurat graliśmy jednym, ale jak są dwa, to jest optymalnie. Mamy dwie drużyny po dwóch końcach planszy i każda drużyna ma swojego dasza. Na planszy rozkładamy karty. I teraz, jakie są zasady? Każda drużyna ma pięć ruchów i w tych pięciu ruchach musi przeprowadzić dasza po planszy tak, żeby w piątym ruchu przekroczył linię drużyny przeciwnej. Ale po drodze, jak będzie się zatrzymywał na różnych polach, to ma za zadanie zbierać karty o określonej wartości. Możemy wyznaczyć na przykład, żeby zbierał liczby największe, możemy wyznaczyć, żeby zbierał liczby parzyste bądź nieparzyste, podzielne przez albo będące na przykład podzielnikiem, na przykład, nie wiem, jakieś tam liczby, prawda? Zamiast kart możemy ułożyć tam wyrazy, które będzie zbierał. Można ułożyć na przykład zadania z treścią i te karteczki potem po zebraniu każda drużyna musi odczytać i rozwiązać te zadania. Mogą to być też daty, jakieś, nie wiem, symbole, nawet pierwiastków, prawda, czy wyrazy w języku angielskim. No co tylko nam przyjdzie do głowy. I dzieciaki po kolei uruchamiają swoje roboty. Skrypt jest bardzo prosty. Kiedy klikniemy start, dasz ma za zadanie poruszyć się o ileś tam kratek do przodu bądź do tyłu, prawda, skręcić i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy zatrzyma się na danym polu, karta, na którą najechał, jest jego i może ją zabrać do siebie. Myślę, że tutaj taka gra może być właśnie wykorzystana też i zarówno z maluchami, jak i ze starszymi, a jest dosyć fajna. No i co jeszcze? Oczywiście, no jeżeli mamy w tym momencie dużą grupę, to wiadomo, że ta grupa, no gdzieś tam pewne osoby mogą się w pewnym momencie znudzić, więc no tutaj taka mała rada, że jeden dasz czy dwa na dużą klasę to jest trochę mało. Owszem, można zrobić fajne rzeczy, można zachęcić dzieciaki do działania, ale jak robimy coś większego, jakąś dłuższą grę, no to w tym momencie myślę, że fajnie by było, gdyby taka drużyna była, no nie wiem, trzy, czteroosobowa i dysponowała jednym robotem. No dobra, to taka gra matematyczna, a właściwie może bardziej uniwersalna, tylko dopostosować można. A co jeszcze u Ani? A co u Ani? A tutaj akurat były ferie, nie było nas wtedy dużo, malutko, chyba piąteczka, więc pełnia szczęścia dla dzieci, bo dasz i dot na taką niewielką liczbę osób. I to był akurat pomysł całkowicie wymyślony przez dzieci. Chciały wybudować domek Dasza i Dota. Taki domek z klocków możecie sobie również zrobić jak najbardziej nie na macie, bez problemu można to zrobić na dywanie. Dzieci wybudowały dom z tarasem. Na tarasie jest Dot. Dot czeka na Dasza, który wracał z pracy, jak tłumaczyły. No i oczywiście w aplikacji Blockly trzeba było tego Dasza do domu doprowadzić. Jeśli dobrze pamiętam, to też takie troszkę nasze początki, więc gdzieś tam skasowaliśmy z jeden
znak drogowy po drodze, natomiast finalnie trafił do domu. Tutaj też cały czas używamy jeszcze tych czterech podstawowych komend, jeszcze nie przeszliśmy do dodatkowych. A teraz nasze zajęcia na korytarzu. Mamy taki wyjątkowo długi korytarz w przedszkolu, czasem do czegoś go wykorzystujemy. Tutaj zajęcia polegały na tym, że dzieci miały taki długi karton i po kolei każdy rysował szlaczek. Następnie takiż sam szlaczek za zadanie miał również Dasz narysować. Do Dasza można podpiąć sobie markera. Chyba my użyjemy taśmy klejącej czy gumy recepturki, już dokładnie nie pamiętam, natomiast jest to jak najbardziej do zrobienia. No i trzeba było tutaj ustalić skrypt. To już było zadanie trudniejsze, ponieważ doszły nam kąty. Doszło nam oszacowanie odległości i oszacowanie kątów, ile stopni trzeba tutaj w tych kątach zaznaczyć. I tutaj dzieci miały też świetną okazję do tego, żeby zobaczyć, że to nie zawsze wychodzi tak, jak trzeba. Że on jednak nie poszedł, nie namalował tak, jak tego oczekiwaliśmy, ale to nie był żaden problem, bo pomału sobie popatrzyły, aha, on się bardzo przekręcił w tą stronę, więc trzeba tutaj troszkę zmniejszyć kąt i będzie ok. I pomału, bez mojej pomocy doszły do tego, że ten skrypt ułożyły bardzo, bardzo fajnie. I tutaj pierwszy raz pojawiły nam się też powtórzenia. To były pierwsze zajęcia, na których w aplikacji Blockly wprowadziliśmy właśnie element powtórzeń. Na początku oczywiście dzieci ułożyły całą drogę tylko na podstawie właśnie tych komend do przodu i skrętów, a potem popatrzyły i ja się zapytałam, co widzą w tym skrypcie takiego nowego. Popatrzyły i Kuba doszedł do wniosku, że przecież tutaj są części, które się jednak powtarzają, więc to było nasze takie pierwsze zadanie, powiedzmy już takie mocniej związane z kodowaniem, gdzie można powiedzieć, że już te elementy kodowania były takie wprowadzone do zajęć. O. Następne zajęcia, tym razem Dasz pomaga nam zapamiętać nowe słówka z angielskiego. Dodatkowo ćwiczyliśmy sobie tutaj też odmierzanie odległości. Na czym polegało słówek z angielskiego? Tutaj dzieci najpierw łączyły obrazki z dwóch puzli. Na jednym był polski napis, na drugim angielski. Dodatkowo tutaj pierwszy raz nagrywaliśmy odgłosy i odtwarzaliśmy też odgłosy, które są w bibliotece nagrań Blockly. Przy tym zadaniu byliśmy też podzieleni na dwa zespoły. Jeden zespół pracował z Blockly, drugi z Go. Potem się zamienialiśmy i też tutaj dzieci opowiadały o swoich wrażeniach. Zadaniem Dasza było przejechanie od startu do mety obrazku. Dasz musiał w odpowiedni sposób głosem zareagować. Wcześniej jeszcze mam tutaj, widzę, miarkę, wymierzamy sobie odległości takie przyjazne, czyli po 20 cm, żeby nam się tam ładnie w tym Blockly dokładało te komendy, łatwo, żeby nam się dobierało odległości. To były zajęcia takie już, myślę, troszkę trudniejsze dla dzieciaków, bo i odległości były i trzeba było wprowadzić odgłosy, ale poradziły sobie całkiem fajnie.
No natomiast tak jak już wspominała Asia, czasami brakuje tego drugiego, trzeciego robota, wtedy jednocześnie szkoły mogłyby by robić zadanie, bo w ten sposób my po prostu robimy naprzemiennie i trzeba czasem troszeczkę poczekać, co też ma swoje plusy, natomiast tak myślę cztery dasze na grupę to byłby ideał, a dwa to też już by było dość fajnie. Jeden też jest ok, ale jak jest możliwość więcej, to warto. Tutaj mamy inną propozycję z ruchem drogowym. Dasz uczy się przechodzić przez przejście dla pieszych. Jak przechodzimy przez przejście dla pieszych? Wiadomo, patrzymy w lewo, w prawo, w lewo. Dasz też potrafi tak jak najbardziej zrobić, więc tutaj raz Dasz był pieszym, innym razem był na tej samej naszej planszy, którą sobie wykonaliśmy, był autem. Kiedy był autem, musiał reagować odpowiednio na sygnalizację świetlną. Dodatkowo tutaj też pracowaliśmy wtedy sobie nad tymi komendami odpowiedzialnymi za to, jak Dasz świeci, jakimi kolorami, więc zadanie też polegało na tym, że jeśli Dasz ma czerwone światło, to i sam też świeci na czerwone. Kiedy przekładaliśmy kubeczek na światło zielone, to też świecił na zielono i dopiero sobie jechał. Również na YouTubie można zobaczyć filmik, jak te zajęcia wyglądały. A tu już labirynty, które Dasz też musi pokonać. Do labiryntów wprowadzamy sobie czasami a to jakieś kolory, wtedy Dasz w odpowiednim miejscu musi zaświecić, albo jakieś obrazki, wtedy Dasz wydaje odpowiedni odgłos. I tutaj też tak był skonstruowany, ułożony labirynt, żeby dzieci miały możliwość zastosowania powtórzenia pętli, zorientowania się, że dwukrotnie powtarzają się te same komendy, więc można sobie ten skrypt skrócić i przedstawić przy pomocy powtórzenia. A tutaj widać dzieci takie starsze, to akurat w tygodniu Kodolik sobie z tymi daszami pracowały na labiryntach. Jeżeli chodzi o labirynty, to oczywiście możemy je... I mamy, widzę, taki labirynt zrobiony z klocków łasi. Chyba z jakimś opóźnieniem, mnie trochę słychać. Więc labirynty można budować zarówno na macie, można budować na przykład na korytarzu, tak jak już wspominałam. Można układać z jakichś, nie wiem... Ja się wyłączę, to będzie lepiej słychać. Można budować na przykład z patyczków, z kredek. Ja wykorzystałam klocki, które mamy w przedszkolu i świetnie się do tego nadały, więc tutaj co macie pod ręką, naprawdę to można wykorzystać. Na przykład bardzo fajnym pomysłem są pudełka po chusteczkach higienicznych. Takie chusteczki, jak wykorzystacie, słuchajcie, to zbierajcie. Wiecie, że ja też lubię śmieci zbierać, więc zawsze no, nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła jakiegoś zbieractwa. Tak więc pudełka są bardzo fajne, bo one są też lekkie. I na przykład w tym momencie Dasz mógłby je przesuwać, łatwo z nich coś zbudować, są jednakowej wielkości, tak więc polecam. Labirynt można sobie też wykleić taśmą malarską na dywanie. Bardzo fajnie się trzyma. Może na panelach nie bardzo polecam, to znaczy tak, można przykleić, ale trzeba zedrzeć od razu, bo jeżeli się zostawi, to potem ta taśma troszeczkę za bardzo przylega i zostają ślady. Natomiast na dywanie, na wykładzinie bardzo fajnie, jak widzicie, to wygląda. No ten dywan akurat też jest nieszczęsny, taki pstrokaty, więc też nie do końca fajny, ale już tą drogę Dasza można wyznaczyć. No i tutaj pojawia się kolejna propozycja zabawy, myślę, że też dosyć uniwersalnej. Ja bawiłam się z dzieciakami w porównywanie liczb. Na czym polegała zabawa? Na jednym dywanie były rozsypane klocki.
Wybieraliśmy dwie osoby, które musiały w ciągu 5 sekund zebrać jak najwięcej klocków do jednej łapki, nie pomagając sobie drugą. Odliczaliśmy 1, 2, 3, 4, 5, stop. W momencie, kiedy był stop, dzieci przynosiły te klocki i układały z jednej tutaj i z drugiej strony. Kolejne dwie osoby miały za zadanie przeliczyć te klocki, położyć liczby oznaczające te, określające liczbę tych klocków i porównać, która liczba jest większa, gdzie jest więcej. A osoba siedząca tutaj, o, przed tą linią, miała za zadanie zaprogramować Dasza tak, aby przejechał ten odcinek, rozejrzał się, tak jakby decydował, prawda, gdzie ma pojechać, gdzie jest więcej i skręcił w prawo bądź w lewo tam, gdzie jest większa liczba tych klocków. To trochę nawiązywało do historii, którą opowiedziałam moim dzieciakom podczas wprowadzenia liczb, podczas wprowadzenia znaków większości, mniejszości lub równości, gdzie to był taki smok, który nawiedzał dwa królestwa i zawsze pożerał to większą ilość owoców i warzyw, które były wystawiane przed bramy miasta. Tak więc tutaj akurat bardzo fajnie to pasowało. Można też wykorzystać ten pomysł na przykład w ten sposób. Podczas zajęć też kolejnych dzieciaki dostały serię obrazków, musiały te obrazki nazwać i podzielić na sylaby i posegregować je w zależności od liczby sylab. Jednosylabowe, dwu- i trzysylabowe. Na końcu tego mini labiryntu były umieszczone słoiczki, do których trzeba było przewieźć odpowiednie obrazki. Dzieciaki ładowały, akurat tutaj nie miałam czasu na budowanie z klocków jakiejś platformy, dlatego wykorzystaliśmy dzwonki. Załadowaliśmy na te dzwonki ciasteczka z tymi obrazkami i Dasz przewoził te ciastka w odpowiednie miejsce. Oczywiście to jest jedna wielka zabawa tak naprawdę, ale przy tym też i edukacja, ponieważ no wiadomo tutaj co ćwiczyliśmy, natomiast takie urozmaicenie przez wykorzystanie robota, myślę, że daje większego takiego powera do działania. Dzieciaki chętniej sięgają po zadania, chcą to robić i nawet jeżeli coś im nie idzie, to myślę, że ta motywacja i zaangażowanie jest o wiele większe. A teraz słuchajcie, wyrzutnia, o której wspomniałam i jak ją można wykorzystać na zajęciach, opowie Wam Ania. Tak, kiedy pojawiała się w przedszkolu wyrzutnia, to od razu było wielkie wow. Na początku trafialiśmy gdzieś do jakichś pudełeczek, frajda ogromna dla dzieci. Wyrzutnia to jest takie akcesorium dodatkowe, ale warto mieć, warto mieć. Ale no, raz, drugi sobie tak porzucaliśmy ogólnie. No i doszłam do wniosku, że coś by trzeba było z tą wyrzutnią takiego pomyśleć, żeby dodatkowo przy okazji gdzieś tam przemycić jakieś inne umiejętności. I plan na zajęcia był taki, że mamy tutaj 9 miseczek. I mamy taką śmieszną kostkę, ona pewnie może być niezbyt dobrze widoczna, można to rozwiązać też zupełnie inaczej, powiem. Nasza kostka w środku ma dwie mniejsze kostki, dodatkowo na swoich ściankach ma znaki dodawania lub odejmowania. I dzieciaki w takim razie, rzucając kostką, w środku miały dwie cyferki, decydowały, czy będą wykonywać dodawanie, czy odejmowanie. Wybór głównie zależał od tego, czy wynik dodawania, bo wiadomo, chętniej brałyby dodawanie, tak? Bo to dla nich łatwiejsze, to pięciolatki. Natomiast jeśli wynik był za duży, no to wtedy musiały zdecydować się na odejmowanie. Jak ktoś nie ma takiej kostki, można sobie spokojnie na patyczkach, takich jak od lodów,
też ponapisywać cyfry, napisać znak plusa, minusa i zwyczajnie losować z jakiegoś pudełeczka czy na karteczkach, to jest do rozwiązania. I jak już dzieci miały wynik działania, to wtedy patrzyły, która z kolei to jest miseczka podpisana taką cyfrą i do tej miseczki celowały piłeczką. Też w aplikacji Bloki, się wykorzystuje tą wyrzutnię. Tam się wybiera akcesoria, trzeba dobrać siłę wyrzutu, odległość. No i staraliśmy się w te miseczki trafić. Emocji przy tym była cała masa i nawet te dzieci, które z tym dodawaniem czy odejmowaniem tak nie jest to jakaś ich ulubiona, powiedzmy, czynność, to chętne były jak najbardziej do rzucania kostką i liczenia, żeby mogły tą piłeczkę wcelować tam, gdzie im działanie zadecyduje. A do tej pory chyba wszystkie pomysły, które pokazałyśmy, dotyczyły Dasza. A przecież Dasz ma jeszcze drugiego sympatycznego, o właśnie, kolegę, który taką kropkę Dota, który, trzeba przyznać, wzbudza chyba więcej sympatii wśród dzieciaków. Od razu dzieci łapią się za Dota, chyba dlatego, że on uparcie mówi o tym przytulaniu i tak dalej i jest bardzo, bardzo słodki i miły. I tak na samym początku gdzieś do tego Dota wchodziłam trochę jak do jeża i tak raczej na tym Daszu się skupialiśmy, bo te kierunki, można tu pojechać, tam pojechać, ale Dot ma swoje możliwości. I jak już zaczęliśmy sobie działać z Dotem, to się okazało, że ta mała kropka całkiem dużo potrafi. W Blokli można sobie wybrać taki stan warunkowy, uzależniony na przykład od tego, co stanie się z Dotem. Jeśli nim rzucimy, albo potrząśniemy, albo poturlamy, to przykładowo zaświeci, to coś powie i tak dalej. No kiedy powiedziałam dzieciom, że będą rzucać jedna osoba do drugiej, no to pierwszy moment to było wielkie niedowierzanie i że chyba pani tutaj coś tutaj sobie żarty z niego robi. Natomiast rzeczywiście tak sobie pracowaliśmy, że dzieci, to były małe odległości i robiły to naprawdę ostrożnie, rzucały dotem, on wtedy coś do nich mówił, niech sobie przypomnę, to coś miało powiązane było z porami roku i wtedy świecił też dot na odpowiedni kolor. Również tu na samym początku, to są akurat moje tutaj, wrzesień, czyli same początki przedszkola, Dot pomagał nam zapamiętać imiona, służył nam do takiej integracji, każdy brał Dota, mówił do kogo go poturla i Dot sobie do tej osoby wędrował, dodatkowo świecił. Oczywiście tutaj była potrzebna moja pomoc, bo trzylatki nie były w stanie same ułożyć tego skryptu. Natomiast tak czy inaczej na zajęciach bardzo nam się ten Dot przydał. Dzieci bardzo chętnie w nich uczestniczyły i ogólnie jeszcze wracając do tego, że mam trzylatki i to są malutkie dzieci, kiedy gdzieś humory troszkę nie dopisywały, no to jak działały do Dasza czy do Dota, to tak łatwiej było ich trochę przekonać, żeby jednak zostały w przedszkolu. Do Dota można nagrać głos, tak samo jak i do Dasza. My sobie nagrywaliśmy sylaby, następnie tworzyliśmy z nich wyrazy.
DOT był tak zaprogramowany, że działał na potrząśnięcie. Po kolei każdą asylabę i w takiej kolejności sobie przekazywały tego DOTa i tam nim ruszały, żeby powiedział to, co sobie zaplanowaliśmy do powiedzenia. Nie zawsze się tam udało, bo gdzieś czasami się ruszył za wcześnie, ale wiele wyrazów fajnie nam się tak sprawdziło. Na podobnej zasadzie też go sobie wykorzystywaliśmy, jak robiło się troszkę w sali tak za głośno, gdzieś jak troszkę sobie za bardzo poszaleliśmy, to wtedy siadaliśmy w kole i DOT też był właśnie zaprogramowany na potrząśnięcie i musieliśmy go tak przekładać z rąk do rąk, najpierw przodem, żeby było łatwiej, później tyłem za plecami, żeby ten DOT nie drgnął, bo jak się ruszył, to krzyczał kabum. Tak sobie nagraliśmy kabum, bo akurat byliśmy na etapie popularnej gry patyczkowej kabum, więc DOT też nasz krzyczał kabum i świecił na czerwono, jeśli ktoś postąpił z nim niezbyt ostrożnie. I Asia. Tam nie mam mikrofonu, okej. Okej, przepraszam. No to jeszcze raz. Opowiem Wam o moich pomysłach na zajęcia z DOT-em. Ani są naprawdę mega ciekawe, inspiruje mnie nieustannie. Ja wymyśliłam taką zabawę. Pomyślałam sobie, że to oko ze świecącymi się żaróweczkami, które można ustawić też, w zależności od tego, jak chcemy, można wykorzystać do losowania. No więc tak, no co mógłby losować? No wiadomo, że on się nie poruszy, ale jeżeli przyczepimy mu jakąś planszę, na której napiszemy litery, liczby, przepraszam, to w tym momencie świetnie może stać się świetną maszyną losującą. W tym roku mam pierwszaki, które poznają literki i uczą się ich, więc tych zabaw, zadań takich utrwalających te litery musi być bardzo, bardzo dużo. Zrobiłam taką małą planszę, taką tarczę, przyczepiłam do Tobi i każde dziecko mogło wylosować jedną literkę, która rozpoczynała na przykład jakiś wyraz, bądź którą trzeba było zlokalizować w środku wyrazu, bądź na końcu. Chciałabym teraz się z Wami zabawić. Słuchajcie, mam tutaj aplikację i zaprogramowanego DOTa. Jak widzicie, jemu tutaj to oko cały czas się przesuwa. Jest to tak ustawione, że kiedy nacisnę tutaj ten przycisk biały, on wylosuje jeden układ tych światełek i zatrzyma się przy jakiejś literce. A Waszym zadaniem będzie napisać wyraz, który ma tę literkę, żeby nie było tak łatwo, na końcu. To jesteście gotowi? Uwaga, losujemy. O, wylosowana literka to A. Uwaga, podajemy wyrazy, które kończą się literką A. Mama, ala, lama, korba, dobre, mama, koza, świetnie, piłka. Uwaga, losujemy dalej, następny wyraz. A teraz mamy L na końcu. Gol, świetnie, fotel, bal, motel chyba miał być, mol, parasol, pal, krasnal, świetnie, goryl. Dobra, uwaga, jeszcze jedno. Hop. Cześć, a ja jestem dobry. A, dobra, wiem, że jesteś dobry. M, na końcu, M na końcu. Mam, kram, dom, kocham, mam, dom, gnomon, wow, piękne słowo. Spadam, nie spadaj, Elżbieta. Dobra, i uwaga, ostatnie.
hop, to już było, to może jeszcze raz, poczekajcie. E, teraz E na końcu. Trochę muszę was ożywić, bo tak nic nie piszecie na tym czacie. Ja wiem, że Krzysztof wyłączył. Dalie, ble. Dobra, korale, mistrzowie, świetnie. Gryzie, dzikie, ule, słońce, ule, świetnie. Słuchajcie, i taka zabawa, zobaczcie. Dziękuję wam bardzo za aktywność, byliście świetni. Podobnie jak moje pierwszaki. Słuchajcie, one naprawdę z otwartymi buziami, tak, czekały, jaka to literka. Gdybym tak zwyczajnie podawała te głoski, tak, i one miałyby je lokalizować, to może nie byłoby to takie ciekawe. Natomiast taka mała kulka, która losuje, wiecie, ile radości, ile szczęścia, aż tchu im brakowało i czekały grzecznie na swoją kolej, tak, nikt nie marudził. No naprawdę, to są takie bardzo fajne momenty i wtedy wychodzi człowiek z klasy i myśli sobie, jest, tak, tyle zrobionych fajnych rzeczy, no i te dzieciaki takie uśmiechnięte, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Z klasą trzecią rok temu podobna gra, z tym, że zabawa ortograficzna. Tutaj akurat Dasz losował trudność ortograficzną, natomiast dzieciaki miały tabliczki suchościeralne i tutaj miały za zadanie zapisywać wyrazy, w których ta trudność ortograficzna występuje, i za poprawnie napisany wyraz otrzymywały takie żetoniki, punkty, i potem sprawdzaliśmy, kto jest mistrzem ortografii i potrafi najwięcej wyrazów zapisać, które zawierają te trudności. Można tu zapisać liczby, prawda? Można zapisać tabliczkę mnożenia. No i to, co wcześniej już powiedziałam, tak? Różnego rodzaju fakty, pojęcia, wyrazy w języku angielskim. Tak więc maszyna losująca, DOT czy DASH jako maszyna losująca, to myślę, że jest też bardzo fajny pomysł. No dobra, myślę, że tych pomysłów na Blockly jest już, powiedziałyśmy za nią, pokazałyśmy bardzo dużo. Przejdziemy do kolejnej aplikacji, bo czas nas troszeczkę goni. I mamy tutaj aplikację Wonder. I to jest ta aplikacja właśnie, o której mówiłam, że jest chyba taką najtrudniejszą, ponieważ ona jest i trudna, i nie. Trudna może być z tego względu, że jest w języku angielskim i polecenia, które są tam wydawane, tutaj o jak widzicie, one no są właśnie w języku angielskim i nie każdy, rozumiem to, że nie każdy może znać ten język, ale co jest też bardzo fajne, że tutaj w tej aplikacji jest też taki system właśnie tutoriali, przechodzenia, uczenia się tych kroków, tych wszystkich przycisków, do czego one służą. I często jest też tak, że w tym tutorialu, jeżeli mamy wykorzystać jakiś element, to on tu gdzieś pulsuje, on tu nam pokazuje, prawda, że o tu wykorzystaj mnie, tak jak ten osioł w Shreku, mnie weź, prawda, tak więc tutaj to nam właśnie mryga i jeżeli zrobimy coś źle, to nic nie wybucha, nic, prawda, się nie dzieje, mamy możliwość zrobienia jeszcze raz tej czynności, wykonania, wybrania innego klocka. I tutaj można też bardzo fajnie zaprogramować roboty, ułożyć taki łańcuch zdarzeń, gdzie włączamy i Dasha, i Dota, jednocześnie jeden na drugiego reaguje, bardzo fajne elementy, takie właśnie, że się klaszcze, tak, i one reagują na klaśnięcie bądź na głos, kiedy zobaczy na przykład Dash Dota, to musi coś zrobić i tak dalej, także możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja myślę, że jak dzieciaki popracują trochę z aplikacją Blockly, poznają możliwości robotów, to potem można by było nawet się pokusić o to, żeby dać im ten tablet i niech one same próbują rozkminiać te aplikacje i ją próbować rozgryzać, co tam można w niej zrobić. Myślę, że dadzą radę. Daga, dzięki za miłe słowa. Słuchajcie, no dobra, to Wonder, ja nie wykorzystałam jej jakoś na lekcji konkretnie. Być może no jakoś gdzieś tam nie starczyło determinacji, żeby ją lepiej poznać. Mój syn bawił się troszeczkę nią tak w domu i coś tam próbował, ale jakby tego takiego edukacyjnego wykorzystania jeszcze nie było, ale wszystko przed nami. Słuchajcie, kolejna klasa, Ania też, kolejne maluchy już tutaj kształt. Słuchajcie, trzylatki kodują, no to jest w ogóle niesamowita sprawa, więc wszystko przed nami.
No i ostatnia aplikacja, Xylo bądź Zylo z angielskiego, która służy do tego, żeby nauczyć Dasza grać na dzwonkach. Za chwilę wrzucę linki do tych aplikacji. Najprostszym sposobem jest zamontować właśnie dzwonki Daszowi, tak jak ja mam tutaj. A, jeszcze musimy pałeczkę mu zamontować, którą on będzie grał. I wybrać z aplikacji jakąś melodię. Są już gotowe melodie, jest ich całkiem sporo. Panie Janie, Row, Row, Row Your Boat, albo London Bridge is Falling Down i tak dalej. To są typowe takie angielskie melodie, ale dzieciaki je znają, bo jak ja je puszczałam w szkole, to one, o proszę Pani, ja to znam z bajki, albo na przykład znają gdzieś tam z jakichś stron z YouTube, czy z pozytywek na przykład dla dzieci. Ale bardzo fajną możliwością jest też stworzenie swojej własnej melodii, bo mamy do dyspozycji te plansze z gamą i możemy tam te kropeczki ustawiać, a potem odsłuchiwać, jak Dasz wygrywa naszą melodię. To można wykorzystać na przykład, nie wiem, do tworzenia rytmów, tak? Dasz, można to na jednym dźwięku ustawić, Dasz wystukuje rytm, a dzieciaki mają za zadanie na przykład powtórzyć, tak więc pomysłów jest też bardzo, bardzo dużo. Najprostsze to takie, gdzie dzieciaki tam sobie paluchem ustawiają te kropeczki. Ania, opowiedz, jak Ty wykorzystałaś te aplikacje? Dobrze, już mówię. My akurat byliśmy na etapie, gdzie szukaliśmy, co to właściwie są te kody, co to te kodowanie i tak doszliśmy do wniosku, że w muzyce też można kodowania poszukać. Tutaj mieliśmy zajęcia z pięciolinią. Jak dzieci zobaczyły tą pięciolinię, to stwierdziły, że to są po prostu naklejone jakieś kreseczki. I te czarne robaczki, które sobie tam na niej wyspują, no to one po prostu absolutnie nic nie znaczą, tak? Gdzie się je położy, jest to całkowicie obojętne. Więc Dasz pomógł nam zrozumieć, że to absolutnie nie jest obojętne, gdzie sobie taka nutka leży, na której linii lub pomiędzy którymi liniami. I my sobie za jego pomocą to sprawdzaliśmy. Po prostu wybrane dziecko układali wszyscy, tylko po na zmianę, układało sobie parę nutek, następnie przekładaliśmy to do apki i Dasz grał tą melodię króciutką, którą ułożyło to dziecko. Było wielkie zaskoczenie, że jak to? To ja taką piękną melodię ułożyłem, bo oczywiście okazało się, że wszystkie melodie były wyjątkowo, wyjątkowo piękne i po kolei dzieci, każde kolejne dziecko coraz bardziej już sobie tak jakby pozwalało i zauważało, że aha, jeśli położymy na tej samej linii, to będą te same dźwięki. Jeśli skrajnie, maksymalnie odsuniemy jak tylko możemy, to ta melodia będzie się coraz bardziej różnić, te dźwięki będą mocno różne, więc tutaj chyba pierwszy raz miały na zajęciach zetknęliśmy się właśnie z takimi nutkami, z pięciolinią i że muzyk po prostu ma ten swój kod i na jego podstawie gra utwory, często bardzo rozbudowane, skomplikowane utwory i że jednak to nie są takie robaczki, tylko że one coś znaczą. Bardzo im się te zajęcia podobały, bardzo im się podobało właśnie to, że to one tutaj zadecydowały, jak poukładają te nutki i że ten Dasz zaraz im grał dokładnie według tego, co one tam mu zaplanowały. Jak widzicie, już maluchy mogą pierwsze kroki stawiać w wykorzystaniu nut. I gdzieś tam można je powolutku wprowadzać, przyzwyczajać. Ja wykorzystałam pomysł z nutami z klasą trzecią i przełożyliśmy zapis prostej melodii wlazł kotek na płotek, na kolory, które właśnie są w aplikacji Zylo. Dźwięk C to kolor taki ciemno,
ciemnoczerwony, taki bordowy, można powiedzieć, później czerwony, żółty, zielony i tak dalej, to kolejne dźwięki w gamie. No i dzieciaki otrzymały zapis nutowy tejże melodii. Następnie dostały taki kod, który pokazywał, jaki dźwięk w jakim jest kolorze. Otrzymały, oczywiście kredkami pomalowały sobie tutaj te dźwięki, a potem to przeniosły do aplikacji i tylko kwestia ustawienia wartości rytmicznych. Jeżeli to na przykład jeżeli mamy same ćwierćnuty, to wiadomo, że one mogą przebiegać obok siebie, chyba że jest to za szybkie, wtedy sobie robimy takie małe jakby przerwy, pauzy pomiędzy tymi kropeczkami. Tutaj może tego nie widać tak dobrze, ale ta beleczka, każda z tych beleczek jest podzielona na takie kwadraciki. I ten jeden kwadracik to jest jakby jedna ta nuta i to można sobie ustawić, albo to będą ósemki, albo to będą ćwierćnuty. Oczywiście nie zagramy jakiejś mega skomplikowanej melodii. Chociaż właśnie chciałabym Wam pokazać, jak udało mi się razem z moim synem nagrać melodię taką znaną. Słuchajcie, jeżeli ktoś widział akcję te na EduMocy, to nie podpowiadajcie, dobra? Ja teraz włączę, słuchajcie, włączę Dasza, dajcie mi chwilkę, ja muszę go tu postawić, żeby on się tutaj uruchomił. Ja muszę się, how do you do? Muszę się z nim połączyć. Jak on się już połączy, to będzie grzeczny i wtedy będzie dla mnie grał. A dla Was będzie to, a wiem, że się cieszysz, ja też się cieszę. Słuchajcie, a dla Was to będzie zagadka, co to za, jaka to melodia? Jaka to melodia? Ja go tutaj wezmę bliżej. Być może, o dobra, tak. Mam nadzieję, że będzie słychać, tu mam blisko mikrofon, więc mam nadzieję, że się uda. Uwaga, nastawiamy uszy i słuchamy. Nie wiem, czy słyszycie. Odtworzę jeszcze raz. Dobra, Ania, powiedz, czy było słychać w ogóle? Ania, czy było słychać? Słychać. Ja słyszałam. Dobra, okej. Okay. Dobra, jak mi się wygasi tablet, to on wtedy się trochę rozłącza. Zaraz, momencik. Dobra. Okej, okay, poczekajcie, zagram Wam jeszcze raz. Tylko muszę go postawić, bo on cały czas tymi kołami boksuje, jak nie dotknie ziemi. No dobra, Dasz, uwaga, gramy jeszcze raz. Słuchaj, postaraj się może głośniej, nie wiem. On jak stoi na podłożu, to troszeczkę lepiej słychać, jak go trzymamy teraz w powietrzu. Dobra, już patrzę na czat, jaka to melodia, czekajcie, aha, moderacja jest włączona, Gwiezdne Wojny, dokładnie, wow, brawo, słuchajcie, tak, to są Gwiezdne Wojny, to jest temat z Gwiezdnych Wojen, bardzo uproszczona wersja i tak nam się udało go zaprogramować. Można gdzieś tam te proste melodie też sobie ustawić, znaleźć jakieś proste nuty, chyba że ktoś umie sam zapisywać je i wykorzystać. No jak już jesteśmy przy muzyce, to chciałabym Wam powiedzieć jeszcze o jednej artystycznej akcji, zrobić rewie mody. I dzieciaki mogą się zamienić w kreatorów, tak, projektantów i z różnych dostępnych materiałów mogą wykonać stroje. Mogą to być stroje karnawałowe, mogą to być stroje, o teraz Halloween na przykład. O, świetny pomysł, wow, no chyba zrobię. Można wykonać jakieś, nie wiem, jak na przykład dzieciaki dziergają na drutach albo na szydełku, to można zrobić szaliczki, ja tu zrobiłam z filcu, ale można właśnie zrobić to na drutach.
I co? I wtedy można, nie wiem, zaaranżować jakiś pokaz mody, muzykę do tego wybrać, prawda, w aplikacji zaprogramować każde przejście robota, łączyć się z nimi po kolei i on będzie wyjeżdżał, prawda, na scenę, będzie robił obroty, będzie na przykład, nie wiem, wydawał jakieś dźwięki określone. Tak więc może to być naprawdę też świetna zabawa, dzieciaki będą miały okazję jakby pokazać siebie, tak, będą mogły się zrealizować. Bo przecież nie każdy może jest świetnym matematykiem, prawda, czy doskonale zna ortografię, ale może właśnie jest taką duszą artystyczną, więc będzie w tym się mógł doskonale zrealizować, a kolega, który świetnie obsługuje aplikację, zaprogramuje ruchy Dasza, tak? Tak więc tutaj myślę, że ten pomysł też Wam się przyda. Można nauczyć szachów, no, no Ania, jak myślisz? No kurczę, można by było, no można by było się nimi poruszać po prostu po planszy, tak? Tak jak w grze w szachy, tylko że no nie wiem, to w tym momencie chyba trzeba by było mieć tyle daszów, ile pionków na planszy, prawda? Ale jakieś tam proste ruchy można na przykład demonstrować, można uczyć dzieciaki, tak? Na przykład ruch konia szachowego, tak? Czy wieży, czy gońca, można wprowadzać, o, na przykład, tak? Te ruchy przy pomocy robota. No dobra, Ania, 22 po, to już chyba musimy powoli się zbliżać do końca. Gdzie szukać inspiracji? Tych inspiracji jest już dosyć sporo w internecie. Tu było wcześniej takie pytanie, jak zachęcić, że pomysł świetny, ale jak zachęcić dyrektora do tego, żeby kupił. Pokażcie mu nasz webinar, temu dyrektorowi, czy pani dyrektor, i pokażcie, ile rzeczy można zdziałać, tak? Co można zrobić. Myślę, że takie pokazanie dobrej praktyki, takiego przykładu konkretnego byłoby bardzo dobrym pomysłem. Tu ktoś napisał, że pokazał właśnie też te zajęcia z robotami, tak? Tu też był głos, że dyrektor czasem jest nawet i chętny, ale no gdzieś tam brakuje tych środków. Ale życzymy wszystkim, żeby się udało, żeby dało się przekonać dyrekcję, żeby znalazły się też te środki, żeby robociki mogły u Was zagościć. Natomiast jeżeli chcecie jeszcze pokazać lub sami doczytać, gdzie te inspiracje, jakie są pomysły na lekcje, to zapraszamy na stronę makewonder.pl. Tam w dziale scenariusze dla nauczycieli znajduje się dosyć spora baza scenariuszy, które też można oczywiście modyfikować. Pomysł, sam pomysł, prawda, jakiś taki uniwersalny można przełożyć na każdą inną lekcję. Kolejną stroną, na której znajdziecie też dużo inspiracji, to wiki Mistrzowie Kodowania, na której na tej stronie jest bardzo dużo scenariuszy, nie tylko daszowych, ale również scratchowych. Być może ci z Państwa, którzy biorą udział w programie Mistrzowie Kodowania, znają tę stronę i korzystają, to właśnie tam też możecie te scenariusze znaleźć. Ja zaraz powklejam tutaj linki do tych stron, a może zróbmy tak. Ania, opowiadaj dalej, bo tu jest kolejna Twoja strona, a ja będę wyrzucała linki, dobra? Dobrze. Jeszcze, jeśli jesteśmy tutaj przy tych scenariuszach pokazanych Mistrzów Kodowania, to ja szczególnie zapraszam, bo to są moje scenariusze. Wszystkie były przetestowane na dzieciach. Jest kilka z daszami, dotami. Na końcu będą do nas maile. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie odnośnie mojego scenariusza, czegoś tam nie rozumie, coś chciałby pozmieniać, to zawsze chętnie dopomogę, można się zgłosić. A teraz przejdziemy, tu jeszcze taka mała prywata, to zaproszę też na swój blog, też jak robimy coś z robotami, a zazwyczaj przynajmniej raz w tygodniu na jakichś zajęciach roboty nam towarzyszą, to też później na blogu jest to opisane, są dołączone zdjęcia, jak to wyglądało, można sobie popatrzeć, dopasować gdzieś do swoich dzieciaków, do swoich potrzeb, więc serdecznie zapraszam. Tutaj jest blog Asi, też jak najbardziej warto zaglądać. Ja zaglądam, polecam temu. To jest blog raczkujący, słuchajcie, bo powstał niedawno.
i myślę, że jeszcze nie ma tak dużo pomysłów jak u Ani. Ania jest mistrzynią w tym, ale ja obiecuję, że będę uzupełniała go i coraz więcej pomysłów będzie się tam pojawiało. Tak więc już dzisiaj zapraszam na tego bloga i na wszystkie inne pozostałe nasze webinary, na strony, które poleciliśmy. Próbujcie, szukajcie nowych rozwiązań. Myślę, że warto, bo jak się widzi uśmiech dziecka i jego zachwyt tym, co robi, to jest największa radość i to, co nam daje kopa takiego, że chce nam się o 6 rano otworzyć oczy i iść kolejny dzień do pracy. Słuchajcie, może macie jakieś pytania? Można wypożyczyć robota ze sklepu, o właśnie tu Magda napisała, można wypożyczyć robota ze sklepu lub od mistrzów kodowania, żeby pokazać dyrekcji. Świetny pomysł, dzięki Magda. Ja muszę zakupić tej roboty, marzenia są po to, aby je realizować. Właśnie, dokładnie, jak się wierzy, jak się czegoś bardzo chce, to ja myślę, że można i myślę, że warto w nie wierzyć. Zaplanować, złożyć propozycje, pokazać możliwości, zachęcić innych nauczycieli. Dokładnie tak. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie, pytajcie. Bo my zaraz idziemy za nią spać, bo no nie wiem, Ania to pewnie będzie wymyślała kolejne jakieś pomysły, ale ja już dzisiaj chyba muszę. Ja dzisiaj też muszę. Dla uśmiechu, dla dzieci zapału warto, dokładnie. Czy jeszcze chcecie o coś zapytać? Pytajcie. A Panaski to śpi, no. Czasem tak, czasem tak. Okej. Okay. Taniec robotów. A właśnie, słuchajcie, no taniec robotów. Dobra, to muszę o tym powiedzieć. Wiecie co? Tak, ogłosiłam ostatnio taki RoboDance Challenge i ja wiem, że obiecałam, że czekam na filmiki do środy, ale wiecie co? Dzisiaj Iwonka Brzuska-Złotnicka była na ważnym spotkaniu i chciała pokazać tę akcję, bo ona naprawdę była mega, mega, mega wielka. I ja na szybko wczoraj zmontowałam to, co z tych filmów, które już dotarły do mnie, filmik RoboDance Challenge, no i wiecie co, no muszę go Wam pokazać, bo on jest naprawdę niesamowity, już wklejam Wam link. Zobaczcie, jak kilkanaście szkół, a może nawet kilkadziesiąt, bo ja jeszcze czekam do środy na ten taniec, na ten filmik. Zobaczcie, jak kilkanaście szkół bawiło się, podjęło wyzwanie, tak, i wzięli udział. Ja przepraszam wszystkich tych, którzy myśleli, że może dłuższy fragment zobaczą ze swojej szkoły, ale gdybyśmy musieli oglądać wszystkie po minutę 20, to chyba trochę byłoby za długie, dlatego ja to pocięłam, trochę pomiksowałam i myślę, że wyszło całkiem, całkiem fajnie. Jeżeli jest ktoś dzisiaj, kto przesłał do mnie filmik i tam się odnajduje, to niech pomacha. To bardzo fajne uczucie, kiedy jesteśmy na łączach blisko. Jeżeli podoba Wam się ten event, słuchajcie, możecie go zrobić. Tydzień kodowania może trwać przez cały rok, więc możecie jeszcze sobie taką lekcję zorganizować, żeby zakodować, może z robotami. Ania, kurczę, to byłoby fajne, nie? Z Daszami jakiś taniec. A, super, dobra. Na jaki adres przesłać film? Dobra, to podajemy adresy swoje. Tutaj, o, na ten mój tutaj adres można przesłać filmik apanaski@gmail.com. Dzięki Dominika, idź wykąp dzieci, super. Trudno zgłosić, jeśli nie znamy angielskiego. Na stronie Mistrzowie Kodowania jest tutorial, jak zgłosić event. I jest tam krok po kroku wytłumaczone, jak ten event zgłosić jeszcze. Co jeszcze? Jakieś pytania? No pytajcie o coś, pytajcie, bo my lubimy za nią pytania. Do kiedy można wysłać filmik? No słuchajcie, deadline do środy, to już tak na maksa, dobra? Bo chciałabym, żeby do weekendu zmontować go i żeby zrobić promocję na wszystkich kanałach po prostu facebookowych, we wszystkich grupach i tak dalej, wymacić się niepowtarzalną okazję, premiery, zobaczyć
Jutro będzie wesela. No super, Madziara, dzięki. Bardzo się cieszę. Na pewno go dołączę. Dobra, co jeszcze? O, Robert już rano widział. Kurczę, nieźle. No, śledzona chyba jestem na tych portalach społecznościowych. Rewelacyjne pomysły. Super, wybrać. Świetnie. Bardzo się cieszymy, że podobało się. Dzisiejsze nagranie również będzie dostępne na stronie mistrzowiekodowania.pl. Słuchajcie, no jeżeli są moje dzieci, Grażyna pisze, no wow, świetnie, bardzo się cieszę, ekstra, ekstra. O, Krzysiu nam teraz włączył czat, świetnie, możecie o, pisać tak. Teraz i będziemy wszystko widzieć. My to lubimy z Anią. A, to te robotki w strojach, a, super, tak, tak, widziałam, tak jest, no świetnie się przygotowaliście, piękne, bardzo ładnie. Do następnego razu. Tak, dziękujemy Wam bardzo, bardzo, że byliście z nami. Tak, co jeszcze z przerwami oglądałam? Super, fajnie się rewelacyjne. Dokładnie. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do działania, zainspirowałyśmy i że uda Wam się przekonać dyrekcję, a potem, że też będziecie wymyślać różne fajne rzeczy i podzielicie się z nami tym, co wypracujecie. Ania, czy Ty wiesz, ile mamy osób? 123 osoby. Super, bardzo fajnie. Dobrej nocy. Słuchajcie, możemy się już żegnać powoli. Zgorzelec z Kodwik. Tak, tak, SPS, dokładnie. Super, ze Zgorzelca tam też była szkoła. 156 osób było. Aha, o, świetnie. Bardzo fajnie. Dziękujemy Wam też, bardzo serdecznie dziękujemy za miłe słowa.